związku z ustawą o płacy minimalnej. Jak gotem owsianek i nadal nic. W szpitalu żeromskiego przebywa teraz jeden pacjent z koronawirusem. Jego stan jest ciężki, a w całym kraju, przypomnę, odnotowano już 150 przypadków zakażenia, a 3 osoby zmarły. Słuchajcie, SK News. Tymczasem 30% wszystkich zgonów na świecie spowodowanych koronawirusem zanotowano we Włoszech. Te informacje płyną ze szpitala zakaźnego w Rzymie. Najwięcej osób zmarło w Chinach, ale Włochy są na drugim miejscu. Dotychczas zmarło tam ponad 1800 osób, a na całym świecie z powodu koronawirusa zmarło ponad 6000 pacjentów. To jest SK News. Trwa akcja ratowniczych perfumy. Zawalił się tam szczególne perfumy. Chodnika. Poszkodowani zostali trzej w nocy. Dwaj zdołali wyjść własnych sił. Trzeci został przysypany, ale ratownicy mają z nim kontakt. Torbie, nie mamy. Pracowali przy wymianie rur ponad 800 metrów na ciebie. Przenosimy się jeszcze w Tatry. Rysów, turystów, ale może już nie przydadzą tego. Życzę, ale samego mężczyzny nie widać. Akcję ratunkową utrudnia silny wiatr w górach. Prognozy przewidują, iż silny wiatr trzyma się w naszym rejonie do godzin wieczornych. Jego porywy mogą przekraczać w Tatrach na 100 km na godzinę, na podkalu 60.